Witajcie, szanowni widzowie. Dzisiaj od spodu na podnośniku... Nie taki Pathfinder. Nissan Pathfinder. 2,5 napęd na 4 koła. I dowiemy się, czy era terenówek takich prawdziwych się całkowicie skończyła, czy jeszcze możemy znaleźć kilka aut, które dadzą sobie radę w terenie. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy jak zwykle od tyłu. Korka w lewo tutaj nie znajdziemy, ponieważ ponieważ jest to 2,5-litrowy diesel, który dysponuje mocą 170 koni mechanicznych i 400 newtonometrów, ponad 400. Spójrzcie, tutaj jest rama, a karoseria jest przytwierdzona do tej ramy na takich poduszeczkach. Widać śrubka, poduszeczka. Wszystko jest pięknie pokryte korozją. Tu mamy hak. Tutaj mamy korozję, znaczy ramę. Zgnite to jest. Auto jest z 2005 roku. Czy odnośnie tej ramy? Rama jest cała w korozji, ale jest z tak grubej stali, że nie wiem ile jeszcze musi minąć lat, żeby to naprawdę nadawało się na złom. To gnije, ale to jeszcze sobie trochę pognije. No, belka jest w miarę wygląda w porządku, nie jest strasznie skorodowana. I teraz ciekawostka. Mamy tutaj do czynienia z zawieszeniem niezależnym, czyli taki wielowahacz z tyłu i z przodu klasycznie wahacze posmak persony. Natomiast rama tego samochodu, widzicie, te sanki są przykręcone do ramy. Rama jest przystosowana do tego, aby zastosować tu zawieszenie zależne, czyli mosty stałe. Także jest taka możliwość, żeby sobie ten samochód przerobić do tak zwanego mocnego off-roadu. Jak wyglądają tutaj, wygląda układ napędowy. Mamy tu półosie pancerne, potężne. Tak wygląda ten przegub wewnętrzny, jest ogromny. Fajnie tutaj jest zrobiony koło foniczne czujnika ABS-u, tak samo tutaj przy dywsze, czyli trochę odizolowane od tych gorszych warunków atmosferycznych stworzeń gigantyczny. Tutaj tuleje ogromne. Tam wahacz górny. Tu znowu stworzeń ogromny i zwrotnica z łożyskiem. Układ hamulcowy jest to zacisk, a w środku bęben do hamulca postojowego, czyli standardowo tarczo bęben, tak jak zauważyliście w większości aut ostatnio, tak jest to skonstruowane. Stabilizator i łączniki stabilizatora. Łączniki wydają się takie błahe trochę, jak na tak duże auto, ale konstruktorzy widocznie uznali, że tak będzie dobrze. Więc tak jest. Tutaj mamy sprężyny. Sprężyny podpierają nam wahacz główny i do belki. Natomiast tu oddzielnie mamy amortyzatory. To, że amortyzatory są oddzielnie, to nam o tyle życie ułatwia, że ich wymiana jest nieco prostsza, nie jest tak skomplikowana jak w przypadku skombinowanej ze sprężynami amortyzatorów. Tutaj mamy trochę ramy, niestety jest w błocie. Tu rama już wygląda trochę lepiej, aczkolwiek też koroduje. Tutaj mogę wam pokazać, jaka jest grubość tej ramy. No kurde, pochwaliłem tę ramę, że jest bardzo gruba, ale ona ma... Strzelam tak do 3 mm, to ona ma maksymalnie grubości. Raczej bym powiedział, że 2,5. Ale niech będzie. O, tu kolejne tuleje, na których karoseria się trzyma do ramy. Tak wygląda spód pojazdu, układ napędowy, tylny dyfer. Czy ten dyfer ma blokadę? Takie teraz sobie powiedzmy takie pytanie. Pokręcę jednym kołem i zobaczymy. O ile pokręcę. Coś nam tu w hamulcach nie sztymuje. Nie, koło nam się kręci w drugą stronę, nie mamy tutaj LSD.
Nie mamy szpary. Dobra. Korowie. Tutaj gnije. Z lewej gnije bardziej niż z prawej. No tutaj już takimi płatami odpada ta rdza. Tu jak widać belka jest przykręcona do ramy. Możemy to wszystko sobie rozłączyć. Tu tak samo amortyzator. Tutaj taki fajny to bajer. Taki. Takie rury. Rury. Tak wygląda rama. Auto z 2005 roku, czyli 11-letnie. 12-letnie. Teraz przypomnijcie sobie Mercedesa, którego niedawno pokazywałem R-klasę. Tutaj progu chyba nawet wam nie pokażę, bo nie widać. Ale no, o korozji to tu nie ma żadnej mowy. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, że coś tu korodowało. No, samochód ma 10 lat, kurczę, wygląda jak nówka. Od spodu wszystko jest bardzo porządnie zabezpieczone. Nawet takie śrubki gdzieś tam przy wydechu, gdzie jest temperatura. Wszystko wygląda bardzo dobrze. No, na przykład tutaj. Trochę lepiej ta R-klasa wyglądała. Choć R-klasa nie jest terenówką, tak jak ten Nissan. Progi. Z progami nie ma problemu. Chociaż ta karoseria względem ramy to jest już z cieniutkiej blaszki. Tu pojawia się rdza. Nie wiem, może ktoś próbował za to podnosić. Mam nadzieję, że nie. Oczywiście takie auta zawsze podnosimy za ramę. Dobra, a tutaj mamy skrzynię biegów. Układ wydechowy, spoko, jak to w dieslu. Nie ma wysokich temperatur, więc tak szybko nie koroduje jak w benzyniaku. Nie ma też tylu żorących środków substancji jak w benzyniaku. Więc starcza na trochę dłużej. Skrzynia biegów z reduktorem. Kurde, jest ogromna. Swoją drogą będziemy ją wyjmować. Czy można się spocić trochę. Fajnie zużyte. Sprzęgło. Ono już tutaj tędy sobie wychodziło myszy, na zewnątrz. Myszy wyciągały. Myszy pogryzły tarczę. Tak to wygląda. Ładnie. Tutaj? Ja już tu wywalałem większość, ale trochę jeszcze jest. Tutaj mamy możliwość redukowania oraz blokady tego napędu. Przód, tył. Także tak, tutaj układ napędowy jak w takiej rasowej terenowie już jest. Oprócz blokad mostów, no przydałyby się jeszcze blokady mostów, ale to podejrzewam już jest elektronicznie realizowane przez układ ESP. O ile to ma ESP. Teraz to już nie wiem. Tak wygląda przód. Tutaj mamy też. I też ciekawostkę powiem, przód tego auta też jest przystosowany do tego, aby zastosować tu zawieszenie, zawieszenie zależne, czyli stały most można tutaj wrzucić. Nie wiem, czy są do tego jakieś kity, w każdym razie tak słyszałem, tak przeczytałem i być może tak jest. Tutaj mamy MacPherson, nie, twój, to nie jest MacPherson, tylko to jest sprężyna skombinowana z amortyzatorem. Mamy wahacz górny, wahacz dolny, łącznik stabilizatora jak w Nissanie Primera, stabilizator duży, taki solidny, tutaj potężną plastikową osłonę
Nie, ta osłona to tak bardziej dla ozdoby chyba. Ale do tej pory widzę przetrwała. Nie wiem jak to auto jest eksploatowane, na pewno gdzieś po jakichś wioskach jeździ, bo jest cały w błocie od spodu. Z przodu hamulce, fajny hamulec, dwutłokowe zaciski, niewielka średnica jak to w terenówie. Jak to w terenówie, tutaj jest często błoto, często syf, także nie ma sensu stosować dużych. Zresztą nie da się stosować dużych hamulców, bo felgi w terenówkach nie są zbyt duże, zazwyczaj to jakieś 16. Co to w ogóle za felga? Zobaczmy. Gdzie tu mamy oznaczenie? Tak, 16 to jest. To jest 16. I baloniaki. Tu mamy silnik. Misa olejowa, taka trochę śmieszna. 2,5-litrowy diesel, 4 cylindry. To przekładnia kierownicza, typowa maglownica. A tutaj coś, co się spodoba dla młodzieży. Pochwa przedniego mostu, ale raczej pochwa półosi. Fajnie to nasi konstruktorzy nazwali, co? Zboczeniaski. Dobra, pokażę wam jedną rzecz, która mi się najbardziej podoba w tym samochodzie. Jest to ta rurka. Ta rurka jest zajebista, ponieważ ona prowadzi tam na górę do takiej miseczki, a w tej miseczce jest wkręcany filtr oleju i w momencie, kiedy my odkręcamy filtr oleju, to olej nam nie cieknie po silniku, tylko ładnie, kulturalnie ścieka sobie tą rureczką do wiaderka, do którego spuszczamy też olej z tego korka. Taka prosta rzecz, a taka estetyka wymiany oleju, że po prostu poezja. Poezja. Tu mamy wysprzęglik, który działa wbrew prawom fizyki, bo odpowietrznik ma niżej niż przewód zasilający. Konstruktorzy Nissana uznali, że ich prawa fizyki nie dotyczą i oni zrobią to lepiej. A tak na serio to zamontowali odpowietrznik na przewodzie tutaj, na takim śmiesznym wygibasku. Zupełnie oddzielnie na ramię. Śmieszne. Trochę śmieszne, przynajmniej mnie to trochę śmieszne. Dobra, tutaj układ wdechowy. Tam katalizator fajny w żelinnej obudowie. Co by tu jeszcze o tym samochodzie? Wygląda to wszystko solidnie. Już jakiś czas jest u nas serwisowany ten samochód. I cóż mogę powiedzieć o takiej współczesnej terenówce wyprodukowanej po 2005 roku. Jest to solidny kawał fury, jeździ się tym bardzo fajnie. Silnik ma całą kupę momentu obrotowego, także ciągnie to jak po prostu jak ciężarówka. Korozja, niestety ramy. Korozja jest mocna, podejrzewam, że kilka lat. Korozja z czasem przyspiesza, co nie? Im bardziej coś jest skorodowane, tym ona będzie szybciej szła, więc no ta rama podejrzewam kilka lat i już jej nie będzie, nie? Czyli ten samochód po prostu trafi na złom. Ale w dzisiejszych czasach, kiedy już nie ma rzeczy wiecznych, kiedy już nawet Passaty się zaczynają psuć, czy to jest jakaś taka straszna wada tego samochodu? Teraz takiego Pathfindera można kupić za 25. Może dałoby się kupić z ramą w lepszym stanie, jakoś to zakonserwować lepiej. Jeszcze jakieś 5-8 lat może by to pojeździło, trudno powiedzieć. Ale ogólnie solidne auto. Bardzo solidne auto od strony mechanicznej. Zrobione tak jak porządna terenówka. Fakt, że nie ma mostów, stałych mostów, tylko ma niezależny zawias, ale w dzisiejszych czasach, kurde, praktycznie wszystko ma niezależny zawias. Także tak to jest. Jest ogólnie spoko. Spoko, fajna terenówka. Tutaj mamy wał na krzyżakach. Tyle.